Witajcie kochani. Dawno nas tu nie było, ale pomimo zakończenia zbiórki nadal bardzo dużo się u nas dzieje. Ale dziś chcielibyśmy Wam przekazać dwie fantastyczne wiadomości, które dotarły do nas w tym tygodniu. Pierwsza z nich to dobry wynik na przeciwciała na wirusa, który jest nośnikiem genu, który zostanie Kacperkowi podany już niedługo. To jest bardzo dobra wiadomość, a druga sprawiła, że dosłownie skakaliśmy z radości. Otóż nie musimy lecieć do Stanów Zjednoczonych. Lek zostanie sprowadzony do Polski i podany mu tutaj. Z uwagi na to, co się ostatnio dzieje na świecie, tak jak wiecie z mediów na pewno, w Stanach Zjednoczonych jest obecnie epicentrum koronawirusa. Wiemy od lekarzy, że dla Kacperka jest to obecnie największe i realne zagrożenie, więc dbając o jego zdrowie, o jego bezpieczeństwo, zdecydowaliśmy się spróbować podjąć czegoś, czego chyba jeszcze żadna rodzina w Polsce nie zrobiła. To znaczy, dzięki uprzejmości i pomocy kancelarii pana Rafała Janiszewskiego złożyliśmy wniosek o tak zwany import docelowy. Jest to procedura, która dotyczy leków, które nie są dostępne i zarejestrowane, refundowane na terenie naszego kraju. I okazało się, że ku naszemu wielkiemu szczęściu dostaliśmy pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia i możemy ten lek sprowadzić do Polski. Zostanie on podany w Lublinie, w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, gdzie już cały zespół lekarzy przygotowuje się do tego pierwszego podania w Polsce terapii genowej dziecku choremu na SMA. My oczywiście za wszystko musimy zapłacić. Cena leku nie zmieniła się. Musimy dodatkowo ponieść wszystkie koszty związane z wszystkimi badaniami, konsultacjami. Będzie to podanie w pełni komercyjne. Chodź do mnie, Myszko. A więc, tak jak wspomniałam, wszystkie koszty musimy pokryć sami, ale bardzo się cieszymy, ponieważ dla naszej rodziny jest to dobra wiadomość o tyle, że nie musimy w tych trudnych i niebezpiecznych czasach lecieć do Stanów Zjednoczonych, a tym samym przecieramy szlaki innym rodzinom, które prowadzą zbiórki na terapię genową. Mamy nadzieję, że pójdą za naszym przykładem, ponieważ jak się domyślacie, wyjazd na około 6 miesięcy do Stanów Zjednoczonych jest ogromną rewolucją w życiu prywatnym, zawodowym, rodzinnym, a okazuje się, że nie trzeba tego robić. Więc mam nadzieję, że będziecie cieszyć się z nami. Już wiemy, że produkcja dawki dla Kacperka już została zaplanowana. Lek przyleci do Polski ze Stanów Zjednoczonych i podanie nastąpi pod koniec kwietnia. Więc będziemy Was oczywiście o wszystkim informować. Jeśli po świętach będą jakieś ciekawe informacje, to oczywiście je Wam przekażemy. A tymczasem chcielibyśmy Wam życzyć mimo wszystko spokojnych, wesołych świąt, dbajcie o siebie, mamy nadzieję, że pozostajecie zdrowi i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiamy, wesołych świąt.